Kiedy wyjaśniać nieporozumienia? Nieporozumienia mają to do siebie, że im dłużej trzymamy je w sobie, tym mniej mamy odwagi, żeby je wyjaśniać, tym mniej mamy też chęci, żeby je wyjaśniać. Jeśli pojawia się jakaś sytuacja trudna, konfliktowa, wrócimy sobie po tej trudnej sytuacji do domu, najczęściej mamy ochotę od razu komuś wygarnąć, powiedzieć, co myślimy. Często powstrzymujemy się z wielu różnych powodów i myślimy, a może zrobię to jutro. Ale kiedy przychodzi to jutro, najczęściej się wycofujemy, mówimy, a teraz to już nie ma sensu, nie chce mi się jeszcze raz denerwować, po co do tego wracać, na pewno ten ktoś już nie pamięta, pewnie jest jeszcze szereg innych wymówek, których tutaj nie wymieniłam, a które powodują, że rezygnujemy z wyjaśnienia sprawy, która pewnie powinna być wyjaśniona. Więc z konfliktami jest tak, że najlepiej jest je wyjaśniać od razu. Od razu w momencie, kiedy się pojawi jakieś nieporozumienie, kiedy ktoś sprawi nam przykrość, kiedy ktoś zachowa się w stosunku do nas nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, powinniśmy zareagować dosłownie, dokładnie w tym momencie. Nie czekać, że zrobimy to jutro, że zrobimy to za godzinę, że zrobimy to przy innej okazji. Nie będzie innej okazji. Jeśli tylko odłożymy to na później, narośnie w nas szereg lęków, obaw. Znajdziemy milion wymówek, żeby tego nie robić. I prawdopodobnie nigdy tego nie zrobimy, a frustracja związana z tą sytuacją nie jest dla nas bez znaczenia. Przede wszystkim nie reagując na konflikt, dajemy tej, na konflikt, na przykrość z drugiej strony, dajemy tej drugiej stronie taką informację, pozwalam ci na takie zachowanie, możesz tak robić. Nie robi mi to większej różnicy, nie zrobiło to na mnie wrażenia, nie widzę w tym nic złego. Dajemy na to przyzwolenie. Reagując od razu, po pierwsze dajemy sobie szansę na wyrażenie tego, co czujemy. Co jest w tej sytuacji najistotniejsze, bo dzięki temu druga strona może nas zrozumieć. Jeśli to jest ktoś, z kim macie bliskie relacje, jest to jakiś członek waszej rodziny, jest to wasz przyjaciel, przyjaciółka, to tym bardziej wasze emocje mają dla niego znaczenie. Więc jeśli powiecie, że zrobiła coś, co was skrzywdziło, to z pewnością zwiększy to szansę na zmianę zachowania. I to jest właśnie najważniejsze w jasnym, otwartym i czytelnym wyrażaniu tego, co czujemy w momencie, kiedy pojawia się konflikt, czy pojawia się jakaś trudna sytuacja, czy pojawia się jakaś przykrość, którą ktoś nam wyrządził, że mamy w ten sposób możliwość wpłynięcia na zachowanie drugiego człowieka. Nie tylko wyrażamy siebie, co daje oczywiście w pewnym stopniu ulgę, bo wyrzucamy te wszystkie negatywne emocje. Oczywiście ten wyrzut negatywnych emocji powinien być asertywny i konstruktywny, czyli nie atakujemy drugiej strony. To nie może być kontratak, tylko to musi być powiedzenie, jak się czujemy, dlaczego czujemy się źle, i z jakim konkretnym zachowaniem tej osoby czujemy się źle lub co takiego powiedziała, co nas zabolało, zraniło, dotknęło lub po prostu nam się nie spodobało. Pamiętajcie, że asertywna informacja to jest taka, która nie tylko jest z poszanowaniem dla waszych emocji, ale również z szacunkiem do emocji waszego rozmówcy. Jeśli ktoś, z kim macie tą trudną sytuację czy konflikt, liczy się z waszymi emocjami, zależy mu na was, z pewnością was wysłucha i może nawet nie przyzna się od razu do tego, że tak, zrobiłem źle, może nie będzie nawet zbyt skory do przeprosin, ale mam nadzieję i z tego, co wiem, jest duża szansa na to, że przemyśli swoje zachowanie i po prostu więcej się tak nie zachowa. Oczywiście, jeśli zachowa się tak kolejny raz, powinniście zareagować ponownie. Nigdy nie poddawajcie się, nigdy nie rezygnujcie, nie mówcie, a nic już z tego nie będzie, to nie ma sensu, bo to jest zawsze sygnał dla drugiej strony, że może zachowywać się w taki sposób, w jaki się zachowuje, a nie należy nikomu pozwalać, żeby sprawiał nam przykrość.